Dzień dobry. Nazywam się Marek Gworski. Serdecznie witam wszystkich miłośników zamków i pałaców, przede wszystkim zabytków naszego kraju. Dzisiaj spotykamy się dlatego, że chciałbym Wam przypomnieć o bardzo ważnej publikacji, która została wydana w zeszłym roku przez wydawnictwo Arkady, a która jest mojego autorstwa, a mianowicie Najpiękniejsze zamki, pałace i dwory w Polsce. Jest to bardzo szczególna pozycja na rynku księgarskim ze względu na to, że jako pierwsza w historii pokazuje tak duży zbiór zabytków tego typu z naszego kraju, gdyż znajdziemy ich tutaj na 720 stronach, około 600 w różnym stanie zachowania. Są to oczywiście najpiękniejsze zamki, jak i te obiekty, które są mniej znane, ale z pewnych powodów powinny znaleźć się w tej publikacji, dlatego się znalazły, ze względu na to, że mają bardzo bogatą historię, ciekawych właścicieli, jak również są często niestety pomijane na naszym turystycznym szlaku, więc któż mógłby inny pokazać nam te obiekty, jak nie wydawnictwo Arkady i człowiek, który stara się pisać przede wszystkim dla turystów i dla miłośników tego rodzaju zabytków. Moja historia z zamkami i pałacami rozpoczęła się na początku XXI wieku, debiutem autorskim również o zamku, a była to książka pod tytułem Zamek w Strzelcach Opolskich. Od tamtego czasu napisałem już wiele monografii zamkowych, pałacowych, jak również przewodników, przede wszystkim o zamkach i pałacach, jak również w ostatnim okresie udało mi się popełnić parę książek beletrystycznych pod tytułem Śmierć, bale i skandale, a sam tytuł już chyba wiele mówi, co w nich znajdziemy. Chciałbym Was zachęcić do tego, abyście się zapoznali z tą publikacją ze względu na to, iż w pewien sposób można ją traktować również jako przewodnik. Mimo tego, że jest dosyć duża, to jednak jest ona bardzo podręczną publikacją ze względu, może nie pod względem wielkości, ale pod względem wiedzy, ze względu na to, że znajdziemy w niej naprawdę informacje takie potrzebne nam do tego, aby samemu sobie potem wytyczyć jakąś własną trasę do zwiedzania, jak również pokrótce zapoznać się z historią danego obiektu, co mam nadzieję, że zachęci Was do tego, aby odwiedzać takie miejsca jak na przykład to. Jestem w tej chwili w Pałacu Dietla w Sosnowcu, 19-wiecznej rezydencji fabrykanckiej i mimo tego, że udarło się, że najpiękniejsze pałace fabrykanckie znajdują się w Łodzi, to nie tylko, również Pałac Dietla w Sosnowcu jest taką wspaniałą, zachowaną perłą. Oczywiście ona również znalazła się w tej książce i możemy zapoznać się z jej pięknymi wnętrzami, jak i z wieloma innymi obiektami, które znajdziemy tutaj. Przyznaję się, miałem zaznaczone wcześniej, ale uciekło mi przy próbach wcześniejszych nagrywania, dlatego teraz tak amatorsko będę ich szukał, ale znalazł się. Ten pałac znajdziemy również na stronach naszej książki. I zapewniam Was, że takich perełek jak ten obiekt w tej książce znajduje się bardzo dużo i to tak na publikacji, i to takich obiektów, których nie znajdziecie w innych książkach, ze względu na to, że książki mojego autorstwa odznaczają się tym, że bardzo chętnie poruszam w nich historię obiektów mniej znanych. I właśnie bardzo mnóstwo takich obiektów jest w tej książce. Serdecznie Was zapraszam do zapoznania się z tą publikacją, jak również o odwiedzanie tych miejsc, kiedy już tylko nam na to sytuacja chorobowa w Polsce pozwoli. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło i dużo zdrowia. Dziękuję.